Cześć. Dzisiaj Halloween. U nas w Stanach 31 października. Halloween, sobota. I my mamy halloweenowe śniadanie. To nie wiem, czy wam to przypomina. To są takie jakby małe mumie. Jest to ciasto francuskie. A w środku mała kiełbaska. Przypomina wam to mumie? No trochę. Takie śniadanko. Pączki również. Ala pajęczyna, kawka, ketchup. U mnie ketchup na jajecznicy zawsze musi być. Także jest i dzisiaj. Z tego co widzę, niektórzy mają porobione, zobaczcie, wystroje halloweenowe. Tam jest jedno mieszkanie naprzeciwko. O tam, wystrój. Ale w tym roku, z tego co widzę, to niestety, ale jest dużo mniej dekoracji ze względu na epidemię. Może ludzie nie chcą, żeby dzieci przychodziły po cukierki, więc tych dekoracji jest mniej. Również u nas dekoracji brak w tym roku. Postanowiliśmy w tym roku nie robić. Przetrzymać to, przecierpieć ten rok zły dla wszystkich. Także dzisiaj, no zobaczymy wieczorem, czy będą dzieci chodzić po cukierki od domu do domu. Także coś tam nagramy, jeżeli będą chodzić. Jeżeli nie, no to w tym roku cienko. Dzisiaj Halloween, więc pokażę wam moje dekoracje, które mamy u nas w domu. To jest dynia. Taki lampion. Bardzo słabo on się świeci, ale najlepiej to widać dopiero w nocy. Kolejna rzecz to taka zawieszka na drzwi. Happy Halloween. Chodźmy na zewnątrz. Żaden z sąsiadów nie ma dekoracji, tylko ten jeden naprzeciwko. To jedno mieszkanie naprzeciwko mają taką zrobioną dekorację w oknie. Normalnie to tutaj w zasadzie wszyscy sąsiedzi mieli jakieś dekoracje na zewnątrz. Ja też miałam tutaj na żywopłocie takie fajne, kolorowe duszki, kościotrupy przyczepione, ale w tym roku z racji tego, że jest wirus, nikt nic nie robi, więc i ja postanowiłam te moje dekoracje umieścić w innym miejscu, a w jakim, to zaraz wam pokażę. A te dekoracje w tym roku są tutaj, na naszym patio. Kościotrup, taki kocur, czarownica, duszek, pan Dracula, dynia i kapelusz. Tak jak mówiłam, z racji tego, że nikt nie robi niczego na zewnątrz, ja postanowiłam te nasze dekoracje, które miałam na żywopłocie co roku przyczepione, powiesić u nas na patio, zrobić taki mały akcent z okazji Halloween. A to kolejna z naszych dekoracji halloweenowych. Taki mała podkładka pod talerze. Na coffee table. Czadowa, nie? Z kokardkami. Super wykonanie. I ostatnia dekoracja to taki mały obrus na stole w kuchni. Z nietoperzami. Lubię go. Bardzo fajnie wykonany. I sami zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje na stole. Widzicie, już zaczynają się szykować na wieczór. Rozstawiają jakieś tam krzesła. Najprawdopodobniej będą czekać na dzieciaki, które będą przychodzić i zbierać cukierki. Idziemy
przejście po osiedlu. Jedna dekoracja. Nie, no bo ring jest. Będziemy nagrywać, tak wiesz. Trochę będzie się trzęsło. Kolejna dekoracja. Niektórzy mieli niezłą fantazję. A to to mieszkanie. To jeszcze jest. Ciężko widać. Widzicie? To mieszkanie jest troszkę za pracy. Tak, nie ma sucha. Nie ma, ale ściany mają postawione, no. Gdzie to wygląda? No. U nas też nie jest źle. Ale czadowe, dmuchane postacie z kreskówek. Idziemy dalej. Zobaczymy, co mają. Widzicie? Tak to wszystko się odbywa. Chodzą dzieciaki od domu do domu i zbierają cukierki. Ludzie czekają przed domami. Widzicie? Zobaczcie, jakie ładne niebo. Śliczne. Normalnie niesamowite. Te chmury są dzisiaj fioletowo, różowo, pomarańczowe tam na samym końcu. Trochę kamera przekłamuje, to tego tak nie widzicie. Ale na żywo to wygląda niesamowicie. W zeszłym roku, tutaj po lewej stronie, mieli zrobioną taką z folii, taki korytarz i straszyli dzieci. Pamiętam, jak dzieciaki bały się w ogóle podchodzić do tego mieszkania, do tego domu. Ale basen mamy brudny. Kupę liści, nikt nie używa w tym roku basenu. Pożary, to wszystko z popiół. A no tak, to wszystko z tego pożaru, co w poniedziałek był tak blisko nas. Na szczęście dobrze się to skończyło. Ugasili szybko pożar i zaczęli, pozwolili ludziom wracać do domu. Zobaczcie. Widzieliście to? Na schodach poustawiane różne strachy czekające na dzieci. Zobacz tutaj, ktoś siedzi na trapu przed domem. Jezu. I na koniec mamy myszkę Miki. Trzymająca pampinę. Idziemy na mnie? Zobaczcie. Widzicie? Co to za film?